Tak, cicho. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i umożliwienie posłowi zadawania pytania. Dziękuję bardzo, panie pośle. Apeluję o powstrzymanie się od wycieczek osobistych do konkretnych posłów. Bardzo dziękuję, szanowna pani marszałek, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Transport to gospodarka i to wszystko. Głos będzie miał teraz poseł Adam Dziedzic. Zapraszam. I chciałbym przywitać w imieniu Sejmu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świedziebni z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przysłuchują się obradom i siedzą na galerii. Poseł Michał Kołodziejczak, proszę bardzo. Tak, cicho. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i umożliwienie posłowi zadawania pytania. Panie marszałku, czas. Niech się uspokoją, niech się wykrzyczą. Bardzo proszę posłów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zakłócali. Proszę zadawać pytanie, panie pośle. Panie Telus, cicho, bo pan się dowie, co pański rząd robi. To pan mówił, żeby w referendum pytać o to, czy majątek narodowy sprzedawać. I to wy się godzicie na to, żeby na 30 lat światowemu potentatowi wydzierżawić terminal zbożowy. Pan się z tego śmieje, bo robicie sobie kabaret z Polski, robicie sobie kabaret z rządzenia. Niech pani minister odpowie, dlaczego godzicie się na wydzierżawienie na 30 lat terminala zbożowego, który teraz remontujecie. Przecież bez niego nie będzie możliwy tranzyt zboża z Ukrainy. W tej chwili to o was świadczy, jak się zachowujecie. Ja bym was ze strajku wyrzucił, jakbyście tak się darli. Wy się nie nadajecie nawet na strajk. Pani minister, ile kosztował remont terminala zbożowego, który właśnie teraz Skarb Państwa wydzierżawia? Ja tylko wam powiem, bo wy nawet nie wiecie. Zostało nabrzeże poszerzone o 6 metrów, pogłębione o 15 metrów, żeby mogły tam wpływać masowce. Wy się z tego śmiejecie, bo dla was rządzenie to śmiech. I głównym argumentem przetargu była cena. A ja pytam, kto u was wziął za to łapówkę, bo cena to na pewno była mała. Sprzedajecie Polskę za pół darmo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Apeluję o powstrzymanie się od wycieczek osobistych do konkretnych posłów. Panie pośle, w jakim trybie? Panie marszałku, w trybie sprostowania. Tylko proszę bardzo krótko. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, podczas debaty zostałem pomówiony przez pana posła Szczerbę, jakobym miał coś wspólnego z przedmiotem dzisiejszej debaty. Pan poseł Szczerba, jak widzicie, gdzieś moje nazwisko od kilku tygodni dostaje jakieś gorączki, zatem pragnę sprostować, że wskazanego instrumentu ani nie negocjowałem w imieniu rządu, ani nie przygotowałem projektu instrukcji w imieniu rządu, ani również podczas posiedzenia stosownej rady nie wyrażałem stanowiska w imieniu rządu. Pan poseł Szczerba mógłby się nauczyć tego, jak funkcjonuje Unia Europejska, jakie są mechanizmy decyzyjne. Ja podczas posiedzeń wskazanej rady, owszem, ale blokowałem instrumenty nakazujące karanie za poglądy, bo takie były proponowane. Również blokowałem w imieniu Panie rządu. Pośle, jeżeli to już było sprostowanie, to wystarczy. Odnosi się do tego posiedzenia. Również tam wnioskowałem, by Unia Europejska zajęła się przedmiotem domniemanej korupcji w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który francuska prasa nagłaśniała. Więc panie pośle, liczę, że pan się z tych słów wycofa oraz mnie przeprosi. I nawet sam fakt, że inni przedstawiciele rządu w tej sprawie będą zabierać głos, wskazuje, że pan chyba nie do końca wie, co czytał. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie pośle, w jakim trybie? Proszę bardzo, tylko apeluję o zwięzłość, dlatego że wszyscy czekamy jeszcze na odpowiedzi przedstawicieli rządu i na głosowania. Szanowni zebrani, z tej mównicy przed chwilą sformułowano, nie wiadomo już którą, w dniu dzisiejszym i w tej młodej jeszcze kadencji insynuację, ale insynuację szczególnie poważną, sugerującą bowiem moją otwartość na działania przestępcze, zbrodnicze, niosące tragiczne skutki. Krew na rękach, krew na moich rękach miałaby się pojawić, jeśli państwo polskie
nie rozwiąże kryzysu granicznego. Tak, szanowni państwo, w takich właśnie sytuacjach łatwo o rozlew krwi i dlatego Konfederacja nie od dziś rana, ale od momentu, kiedy ten kryzys zaistniał, a zaistniał jeszcze w poprzednim roku. Konfederacja wzywa do jego rozwiązania na korzyść, rzecz jasna, w interesie Polaków, polskich transportowców, polskich rolników, dla zachowania polskiej racji stanu i polskiego interesu. I jeśli z naszej, mojej osobiście strony rozwiązania drastyczne wchodzą w grę, to powiedziałbym tak, hasło śmierć wrogom ojczyzny to dobre hasło i myślę, że warto, żeby od czasu do czasu padało także i z tej mównicy. Dziękuję, panie marszałku. Panie pośle, dziękuję za sprostowanie. Jeszcze raz apeluję do posłów, żeby nie zaczepiali się w wypowiedziach, które szczególnie te zaczepki mają charakter pozamerytoryczny, żebyśmy mogli uniknąć następnie serii sprostowań. Panie pośle, w jakim trybie pan na mównicę? Sprostowania do sprostowania pańskiej wypowiedzi. Czy chciał pan... Pan poseł mówił o sobie, nie o panu pośle, także już nie udzielam głosu, proszę wybaczyć. Prostował pańską wypowiedź. Prostował. Dobrze, to proszę, ale bardzo krótko i niech to już będzie ostatnie sprostowanie, żebyśmy mogli przejść do odpowiedzi rządu. Dziękuję. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Zaczyna się, Wysoka Izbo, taka akcja. To nie my, to oni. I oczywiście wszystko jest w ramach jednej formacji. Panie marszałku, sytuacja była taka, że 9 i 10 marca zebrała się Rada Unii Europejskiej, na której reprezentowało rząd dwóch przedstawicieli. Jeden wiceminister nazywa się Bartosz Grodecki i jest z MSWiA, a drugi wiceminister nazywa się Sebastian Kaleta i jest z Ministerstwa Sprawiedliwości. I podczas tego posiedzenia milcząco zaakceptowano przedłużenie umowy transportowej z Ukrainą do 30 czerwca 2024 roku. I chciałbym poprosić, żebyście sobie panowie, dwaj wiceministrowie, wyjaśnili. Panie pośle, bardzo proszę o powstrzymanie się od apeli i o ograniczenie się wyłącznie do sprostowania nieprawdziwej wypowiedzi, jeżeli taka miała miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy serię sprostowań. Przechodzimy do odpowiedzi przedstawicieli rządu, gdyż lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W pierwszej kolejności głos zabierze minister rolnictwa i rozwoju wsi, pani minister Anna Gembicka. Zapraszam, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, szanowny panie marszałku, Wysoka Izba. Szanowni państwo, ja mam taką dobrą radę. Generalnie jak się zabiera głos, to warto byłoby się merytorycznie przygotować, a państwo kompletnie nie wiecie, jakie są postulaty rolników, jakie zostały zgłoszone za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Kłamiecie na temat rozmów z rolnikami. Pan Kołodziejczak opowiada, że rolnicy nie byli świadomi, że będzie konieczność notyfikacji. No proszę pana, wczoraj o tym rozmawialiśmy. Ja zadzwoniłam do lidera strajku w tym czasie i on powiedział, i wczoraj mi powiedział, wiecie państwo co, że pan Kołodziejczak chciał przyjechać do nich, ale oni się na to nie zgodzili, bo oni chcą rozmawiać merytorycznie, bo to są ludzie, rolnicy to są ludzie bardzo racjonalni i pragmatyczni. Oni rozmawiają merytorycznie. Oni mają milion razy większą wiedzę niż pan. A pan, ja pamiętam z okrągłego stołu, pan potrafił tylko walić pięścią w stół i żadnych postulatów merytorycznych nie był pan w stanie zaproponować. Szanowni państwo, teraz tak, odnośnie pozostałych wypowiedzi. Pan Kowal teraz załamuje ręce nad sytuacją rolników, ale jak wprowadziliśmy blokadę na granicy, to powiedział, że on się nie może z tym pogodzić. On się nie mógł z tym pogodzić, że my pomagamy polskim rolnikom. No proszę państwa, naprawdę, uderzcie się w pierś najpierw, zanim zaczniecie opowiadać takie rzeczy. Kolejna kwestia. W 2014 roku, przypomnę, umowa z Ukrainą, rząd PO i PSL-u zgodził się na te warunki, zgodził się na otworzenie polskiego rynku. I to był początek wszystkich problemów. I dobrze państwo o tym wiecie. Kolejna kwestia.
pan poseł Krajewski. Mówi, że dopłaty będą do dwóch województw. No przecież informowałam i wie pan o tym doskonale, że będą do wszystkich województw. No warto naprawdę, zanim się wyjdzie na mównicę, sprawdzić cokolwiek merytorycznie i doczytać. Kolejna kwestia, pan mówi, że dopiero teraz uruchamiamy kredyty płynnościowe. No, panie pośle, od lipca są składane wnioski i pula jest już prawie wyczerpana, dlatego my ją zwiększamy. Kolejna kwestia, państwo z PSL-u się zdecydujcie w końcu, czy minister rolnictwa może decydować, czy decyzje wszystkie są podejmowane w Unii Europejskiej, bo pan Sawicki mówi, że wszystkie decyzje w Unii Europejskiej, że on odradzał PSL-owi branie ministerstwa rolnictwa, no to jak to w końcu jest? Kolejna kwestia, pan poseł Krajewski, ale też pan poseł Sachajko pytali o to, kiedy będą przygotowane te przepisy, czy to nie są tylko puste obietnice. No nie, szanowni państwo, dzisiaj planuję podpisać pismo z projektem rozporządzenia ze skierowaniem go na Radę Ministrów, bo to wymaga rozporządzenia Rady Ministrów. I zachęcam do zapoznania się i do czytania, zamiast wprowadzania innych w błąd. Kolejna sprawa, proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, ale mamy w Polsce trójpodział władzy i wy mówicie, mamy większość, to dlaczego nie złożyliście ustawy o systemie kaucyjnym? PSL tyle razy krzyczał, mamy ustawę, mamy świetną ustawę, ona powinna wejść. No to dlaczego państwo jej nie złożycie? Przecież moglibyśmy ją przegłosować zaraz na tym posiedzeniu. No szkoda, że kiedy jeden z panów posłów, pan poseł Sachajko podszedł i prosił was o podpisy pod waszą własną ustawą, to wy się pod swoją ustawą z zeszłej kadencji nie chcieliście podpisać. No szkoda. Kolejna sprawa. Pan poseł Plockę pytał mnie o to, jakie środki zostały wypłacone. Zostały wypłacone 3,6 miliarda złotych dopłaty zboża i rzepak. Za nawozy łącznie obydwa programy nawozowe 5,3 miliarda złotych, prawie 2 miliardy złotych na paliwo rolnicze, bo zwiększyliśmy zwrot za akcyzę do paliwa rolniczego. Tak naprawdę w tym momencie czekamy jeszcze na wypłacenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tych środków z programu dopłat za kukurydzę mokrą. I kolejna sprawa. Ja tylko przypomnę, jak senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłaszali poprawki, żeby zabrać 6 miliardów złotych, które miały być przeznaczone na pomoc polskim rolnikom, żeby je przeznaczyć na inny cel. No to jak się państwo z tego wytłumaczycie? Teraz krzyczycie, że pieniądze nie są wypłacone. Pieniądze są wypłacone, te pieniądze, które wy chcieliście zabrać. I szanowni państwo, ja mam taki apel na koniec, żebyście naprawdę państwo się skupili na pracy, na tym, żeby te wszystkie ustawy, które naobiecywaliście, wprowadzać do porządku obrad, żeby je składać. Podobno ma nie być zamrażarki. To czego się, proszę państwa, boicie? I jeszcze jedna rzecz, bo były takie zarzuty, że to są tylko obietnice. No nie, szanowni państwo, nie mierzcie innych swoją miarką. To wy naobiecywaliście w kampanii tyle, że budżet państwa musiałby być 3 razy większy. A teraz macie problem i zaczynacie się z tych obietnic wycofywać. Dziękuję. Wobec propozycji marszałka Sejmu, by przyjąć informację rządu, zgłoszono sprzeciw. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Zanim przejdziemy do głosowania, ogłaszam 3 minuty przerwy. Dziękuję bardzo.